Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w Mining Simulator 2 Summer Update. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał i słuchajcie, jak wiecie, mamy event challenge. Ja sobie odblokowałem wszystkie te event challenge za Robuxy. Nie wiem, czy teraz mogę, to zróbmy sobie to jeszcze raz, słuchajcie. Okej, i możemy zebrać wszystkie te nagrody. Tych nagród jest naprawdę mnóstwo. Dostajemy bardzo dużo gemów i tak dalej za to. Plus Lucky na 6 godzin nawet tu jest, z tego co widzę. Mamy te, okej, i mamy Delightful Trio. Słuchajcie, to jest mój już drugi pet. Delightful Trio. Weźmy sobie tego. Jest naprawdę mocny i ciekaw jestem, ile potrzebujemy tych petów, żeby zrobić sobie... Czekajcie, sprzedajmy to. I to możemy zamienić na etykiety? Czekajcie. Czemu ja mam 1 trylion plus? O co tu chodzi? Słuchajcie. Aha, bo ja sprzedałem te specjalne rzeczy. Czekajcie, przejdźmy do Surface. I czekajcie, jak się tu teleportować? Tutaj jest teleport. Sprawdzimy, ile potrzebujemy tych petów, żeby zrobić sobie shiny wersję tego peta. Chodźmy, sprawdźmy to. Jestem bardzo ciekawy, a wy? Dajcie znać, czy gracie jeszcze w ten Summer Update. Idziemy do Forge'a. I czy ja mogę to wykuć? Potrzebuję 4 takich. O mój Boże, i będziemy mieli wersję shiny. Kurde, to się opłaca, powiem wam. Czy ja zrobiłem jakieś achievementy? Chyba jeszcze nie. 500 godzin grania. Kurka, to trochę dużo. Czy ja mogę coś tu craftić? Za mało mam, okej. Nie, 85 też nie. Będę musiał nafarmić, żeby więcej tych gemów mieć. Bo chcę zrobić sobie opening jeszcze. I ten event limitowany jest całkiem spoko. Słuchajcie, możemy sobie zdobywać tutaj dużą ilość w ogóle surowców. Możemy tutaj mega fajnie kopać. Będą jeszcze te Delightful Trio nam. I właśnie, jak zbieramy te surowce, to sobie zobaczcie. O, dostajemy za nie tikety, tylko nie wiem, czy ja je tu... 60 tiketów jest ta wartość tego. Więc warto sobie zbierać te kryształy. W ogóle tu podobno był jakiś opcja, żeby wyjść, w ogóle jest jakiś bug, który powoduje, że wychodzicie poza mapę, ale nie powinniście korzystać z tych bugów, prawda? I chyba to jest jednak najszybsza opcja, żeby zdobywać sobie te, tak naprawdę te rzeczy. Wiecie, o, mamy już 196, chociaż ja bym chciał te wszystkie ryby złowić, to też jest trudne, powiem wam, żeby łowić te wszystkie ryby. Chociaż chciałem robić to, wiecie, z dala od... W ogóle jakie są questy tutaj? Jakie ja tu mam questy? Bluegill. Okej, możemy iść do Rivera, do Ponda, Mountain. Sprawdźmy Rivera, bo mamy tu, patrzcie, dużo tiketów, żeby zrobić. Gdzie jest rzeka? To jest rzeka, czy to jest źródełko? To powinno być jako rzeka, tak mi się wydaje. Prawda? River, tak, to jest rzeka. Więc tutaj na tej rzece można sobie też łowić dość spoko i zdobywać sobie te pajki. Że to, wiecie, mało tiketów za to jest. Lepiej farmić te największe zony tutaj. Jak dokopiemy się tam nisko, to jest szansa, że dostaniemy naprawdę fajne rzeczy. Tutaj jest źródełko, a tam jest ta woda i z każdych z tych mamy różne pety, tak? Różne rybki możemy złapać, więc to jest fajne. Silver Salomon. No i czekajcie, możemy iść tutaj pokopać jeszcze, wejdziemy sobie tam niżej. I tak jak mówię, bo te niektóre... Może wyłączę sobie te pety, bo one mi troszkę przeszkadzają, powiem szczerze. Hide pets. Wejdziemy sobie tam niżej. Co jest? Mogę tam wejść? Dziękuję. Musimy to wykopać przede wszystkim. Jak sobie dokopiemy się tam niżej, to te, wiecie, te rzeczy, te surowce są o wiele lepsze. Tylko musimy po prostu się dokopać niżej. Ale to jest bardzo proste, przynajmniej z tym, co ja mam, z tą bronią, z tym najmocniejszym. To mogę. W ogóle ja bym to musiał jeszcze ulepszyć, tak naprawdę. Tego pickaxa, wyenchantować jeszcze bardziej. Bo potrzebuję anabatanium. A tutaj chromite jest siłę, tak? To unabotanium też. To trzeba będzie wykopać sobie. No dobra, jest już kolejna warstwa.
Zobaczmy, w tej warstwie są jeszcze te słabsze rzeczy. Ale my potrzebujemy jakby, wiecie, wejść tam niżej. Okej, moi drodzy, udało się dokopać i teraz patrzcie, będziemy mieli tu bardzo dużo surowców. Jestem na 2500. Czekajcie, bo nie chcę kopać już. Okej, dobra, już nie kopię. Sprawdźmy teraz te wszystkie ores i zobaczmy, jak bogate one są. To jest iridium, to nie. Jest wszystko zalokowane. Patrzcie, 1200, 19 tysięcy starfish. Ten mamy 20 tysięcy, więc naprawdę jest spoko. Jak to wszystko sobie nafarmimy, to będziemy naprawdę bogaci. Zaraz sprawdzimy, ile tych plakietek tutaj uda mi się wyfarmić. Zaraz to, słuchajcie, sprawdzimy. Okej, tu mamy kamera, tu jest strasznie irytująca. Gdzie jest ta? O, tutaj. Dobra, chodźmy to sprzedać, słuchajcie. Ja to sprzedam i zobaczymy, ile dostaniemy. 103 tysiące już mamy, więc naprawdę spoko i te bucket or shells jesteśmy w stanie kupić, więc naprawdę mega sprawa z tymi rzeczami. Ja jeszcze bym chciał, w sumie lepiej na ten event bym wyszedł, jeżeli bym ulepszył sobie ten ore duplicator i wtedy byśmy mieli, bo na razie every you mine duplicate by 5, jeszcze jakbyśmy mieli czwórkę, potrzebuje chromite, a chromite dostaniemy. Czekajcie, mam tu chromite 26, gdzie my chromite dostaniemy, pamiętacie? Kurka, ja już nie pamiętam, gdzie ten, w galaxii chyba nie. Chromite chyba był tutaj, w tej mapie, tak mi się wydaje. Ja bym ulepszył sobie ten mój, no wiecie, w ogóle tu mogę też nawet kupić, tu podejść, zrobić se molten chesta, zawsze to parę milionów, prawda? Ale musiałbym dofarmić. Chyba tutaj był chromite. Tak mi się wydaje. Ja już nie pamiętam. Szczerze mówiąc. Gdzie był chromite? Ktoś pamięta? Weźmy tu, wejdźmy. Może tu jakieś... Co to jest? No, te rzeczy są mi potrzebne też do robienia... Wiecie, ja muszę to zdepozytować. I to mi będzie potrzebne do robienia... tych... No, jak to się nazywa? Shiny, petów shiny, więc spoko. No ja sobie tu to pofarmię, zdecydowanie muszę to wyfarmić i dzięki temu, no chromite muszę, o, to jest chyba chromite, dobra, czyli chromite jest na tym poziomie, dobrze wiedzieć, bo ten chromite mi będzie potrzebny, żeby w jakiś tam sposób ulepszyć sobie te, wiecie, sobie weźmiemy, tu jest chromite, ile ja już go mam? 38, a ja potrzebuję, czekajcie, 88, 13 tysięcy tych gemów, więc troszkę muszę tego mieć, żeby to wyfarmić, więc pójdziemy sobie tak, w tę stronę i pozbieram ten chromite, oby mi się udało nafarmić go tyle, żeby to były sensowne ilości, dzięki temu, okej, no tylko, że on się tu nie respi tak często. Szkoda troszkę, no ale dobra, tyle z mojej strony.